Cześć, witajcie na zmaganiach mapkowych. Wybaczcie mi chwilę opóźnienia, bo przed chwilą skończyłam live'a, też zresztą na fanpage'u, takiego dosyć spontanicznego. A właśnie mi się nie wydrukowały napisy, więc nie wiem, co zrobię, bo muszę je wydrukować teraz tutaj, będąc z wami. Ja się jeszcze nie widzę, więc nie wiem, czy to znowu chyba coś mój telefon tutaj... Daję czadu. Nietypowy widok, ja wiem, bo tutaj najczęściej były papiery, dodatki i tak dalej, ale dzisiaj zaraz wam powiem, z czego będziemy tworzyć. O, będzie niespodzianka i to jest taki spontan sprzed dosłownie 4 minut, bo pomyślałam sobie, że nie przygotowałam, nie miałam kiedy przygotować tych papierów, a czeka paczka z UHK Galery na otwarcie, więc ją otworzę tutaj z wami. Zamówiłam ostatnio kilka papierów, tylko martwią mnie napisy. Ale mam nadzieję, że zaraz już drukareczka chwyci. Dobra, słuchajcie, dobra. Chciałam powiedzieć zawsze na ostatnią chwilę, ale tak nie jest, bo po prostu troszeczkę się rozgadałam na tym live'ie, który się odbył. A live miał się zacząć o 18, zaczął się trochę później. No i tak właśnie wyszło. Co tam u was? Dajcie znać. I dajcie znać też, czy tworzycie dzisiaj ze mną. Powinna się wyświetlać mapka, więc wydaje mi się, że tutaj wszystko gra. Ja się zrobię trochę wyżej, przynajmniej głowę. Dobra, mapka jest. To jest baza kartki, którą będziemy dzisiaj tworzyć. Kartka bez okazji. Napisy, jakie wam wysłałam, to jest nie zmieniaj się i jeszcze był drugi, ten, którego chciałam użyć. Bez okazji też można, chyba coś takiego. Pomyślałam, że można zrobić jakąś pracę dla osoby, nie wiem, której ciepło myślicie, to drukarka właśnie wysuwa się. Sorry za te hałasy. Dla osoby, o której cię pomyślicie i której po prostu chcecie sprawić uśmiech albo radość. Więc taki napis, że bez okazji też można na kartce, myślę, że można umieszczać. Ja ten napis wybiorę, bo mi się akurat jakoś tak widzi, a co to będzie za kartka, to jeszcze wszystko się okaże. Bo nawet nie pamiętam, jakie to papiery są, więc zobaczymy, czy będzie spoko, czy nie. Dobra, uczę się robić kwiaty, pisze Olga. Super, ja niedługo zaczynam, mobilizuję się już bardzo długo, ale coś jakoś nie wychodzi. Ostatnio też chcę, tak, bez okazji też można. Dobra, mam napisy. Też chcę zacząć robić więcej kwiatów. Kiedyś ich nie robiłam z tego względu, że bardzo dużo robiłam na zamówienie i zależało mi też na tym, żeby no nie tylko robić i wychodzić na zero, ale też zarabiać. A w związku z tym, że kwiaty robi się długo no i są czasochłonne, bardzo, bardzo czasochłonne, a ja zamówień miałam dosyć sporo, ale takich ze średniej półki, załóżmy. Więc kwiatów nie robiłam, bo sama też w zamówieniach ich nie używałam. Czasami sobie robiłam tak hobbystycznie, ale to bardzo mało. No ale teraz bardzo, bardzo chcę i przychodzi ten czas, kiedy w końcu nadejdzie ten czas, że będę też zaczynała robić kwiaty więcej. Zresztą niedługo będę robić layout. Nie mogę nic powiedzieć, przepraszam, ale będę robić pracę. Nie wiem, czy mogę, może mogę, ale będę robić pracę dla DT. Nie powiem wam tematyki ani niczego i tam będę robić kwiaty, ale to jeszcze trochę. Dobra, Agnieszka nadrobi jutro, Joanna robi bazy i pudełka do kartek. Dobrze, dobrze, dobrze. Ewelina podgląda i się bawi z córką. Dobrze, super. Ja robię boksy z okazji jednej kobiet. Super, super, super. Będę słuchać, nadrobię. Okej, kto tworzy? Słuchajcie, dzisiaj ze mną kartkę. Dajcie znać, czy ktoś tworzy. Jeżeli nie, to spoko, bo ja też rozumiem i nie męczę. Ale zachęcam i polecam, bo tylko tworząc się rozwijamy się. Więc czasami warto wychodzić właśnie spoza tego swojego komfortu, spoza tej strefy i zrobić coś takiego, co by się normalnie na przykład nie robiło. A można też na tych zmaganiach zużywać sobie, wiecie, jakieś tam resztki papierów, czy jakieś takie ścinki, które macie. Też tak można. I ja w ogóle zaczęłam myśleć, że będę w ten sposób działać i będę zużywać sobie te takie, wiecie, połówki papierów i od tego się zaczęło. No ale ostatecznie chcę też, żebyście miały coś z tego spotkania takiego więcej i żeby było fajniej, to czasami, chociaż najczęściej chyba używam już papierów takich całych. Teraz właśnie z UHK, część też jest nowości. Zaraz otwieram, a tylko jeszcze zobaczę, co u was. Cześć Asiu. Może później jak mała zaśnie, pisze Jadzia. Dobrze, dobrze, dobrze. Iwona robi metryczkę, dobra. Czyli część osób tworzy, część ogląda. No dobra, możemy, słuchajcie, działać. Co to za feska paczucha? Z UHK. Nie wiem, bo ja dopiero ją otwieram, więc... a jutro otworzę i to chyba na Insta wam pokażę. Z DP Craft, bo dzisiaj przyszła paczucha i nawet jej nie miałam w ręku. Po prostu leży i nie miałam kiedy jej otworzyć. Taki mam intensywny czas aktualnie. No. A ta paczucha przyszła do mnie już jakiś czas temu. Poczekajcie.
Poczekajcie. No dzisiaj będzie tak nietypowo. Nietypowo będzie, ale raz na jakiś czas może trochę atrakcji, jak wam zapewnię innych, to może się, może wyjdzie to na dobre. Poczekajcie, tu się otwiera. Nie chcę zniszczyć, ale chyba wiecie co? Nie, tu się otwiera. Dobra, zaraz już do was wracam, ale nie chcę, żeby to trwało zbyt długo, więc zrobię tak. To się powinno wyciągnąć. Dobra, słuchajcie, robię tak. To jest na live, więc musi się po prostu szybko otworzyć. I mamy tutaj dokumenty księgowej, gdzie się nie zgubię. I mamy tutaj papiery. Dobra, i prezenciki. Bardzo dziękuję, Urszulo. Ja wam to też potem pokażę na Insta, a papiery są tutaj. Przypomnę sobie, co zamówiłam. A wy mi możecie od razu powiedzieć, czy macie jakiegoś swojego faworyta. Nie wiem, czy robić kartkę dla mężczyzny, czy dla kobiety. Nie myślałam jeszcze o tym i jej nie podjęłam decyzji. Więc możemy wybrać albo po kolorze, albo jak bardzo chcecie, to możecie mi powiedzieć. Aha, mam nowości, ale też nie tylko nowości, bo zamawiałam też sobie papiery, które bardzo kocham, na przykład ten kocham bardzo. I on jest, on już wcześniej był i mi się skończył, bardzo, bardzo dawno temu używałam tych papierów i mi się skończyły. Albo to jest bardzo podobne, poczekajcie. Ja nie znam w ogóle nazw, rzadko kiedy znam nazw kolekcji, bardzo zapamiętuję papiery wizualnie. I staram się dopasowywać w miarę szybko też do marek, ale nie pamiętam nazw, więc nawet nie wiem, bo nie kojarzyłam tej nazwy. A, Holmes in Love, dobra. No to tą nazwę kojarzę. Dobra. To tu są takie ciemne. Cudowny jest po prostu, uwielbiam. Bo to nie jest taki, wiecie, czarny, tylko taki fajny przytarty. Tu jest, to też jest Holmes in Love. To jest chyba to, co było wcześniej już. Czyli to wcześniejsze kolekcje. A tu co my mamy? No. Dobra, bardzo ładne. Też w ogóle to są papiery, które ja uwielbiam w takim sensie, że są, nie są bardzo pstrokate, jak ja to mówię, czyli nie ma dużo wzorów, są w miarę gładkie, ale nie są po prostu płaskie, tylko mają takie właśnie fajne przejścia, więc no uwielbiam w taki sposób, a potem sobie dodatkami jakimiś tutaj dobierać dodatki do prac. Ten mi się podoba i ten mi się też podoba. Może taki. Słuchajcie, dobra. W błękitach. Może być w błękitach. Cześć Patrycja, udało się w końcu na live złapać. Super. Pozdrowienia z pracy i ja Cię też pozdrawiam z pracy. pozdrawiam. My z córcią robimy, pisze Daria. Super. Dobra, a ja jestem chyba na komentarzach troszeczkę wcześniej, bo mi się tutaj nie poruszają, więc ja musiałam je zatrzymać chyba. Właśnie swoje wyoglądam i twoje i podziwiam moje drugie papiery od Mintaj. Właśnie, a z Mintaj ja też dawno nie robiłam, nie kupowałam papierów Mintaj, ja też muszę nadrobić. Z UHK to po prostu bardzo długo już, a uwielbiam ich papiery, bo są i jeżeli chodzi o strukturę i gramaturę są super i no i właśnie są takie moje klimaty. Diamonds chyba to idzie, tak? Teraz. Tak. Diamonds, też jest bardzo fajne. No i oczywiście szarości. O, albo wiecie co, zrobię błękity, albo szarości. To zaraz zobaczę. Odłożę sobie parę arkuszy. Jak ktoś bardzo coś chce, to tutaj, żebym stworzyła, to też dajcie znać. Chociaż raczej bym wolała intensywne kolory pominąć. Czerwony? Nie, dobra. Ten też już miałam. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nawet coś chyba na zmaganiach z niego tworzyliśmy. Też jest taki właśnie. No to są moje klimaty po prostu. To są moje klimaty. Nie wiem, czy wam się widzą takie papiery, ale mi się widzą. Jeszcze jest. Oho, boho chyba. Tak? Nie wiem, nie mogę przeczytać. Na pewno wam, jeżeli będziecie chcieć link albo nazwę, to wam też potem podeślę z któregoś z tych. Dobra, takie przyszły. Z części będę coś kombinować, ale wam na razie nie mogę nic powiedzieć. Dobra, zostawię sobie jeszcze ten ciemny i działamy. Mam nadzieję, że sobie nic nie zrzucę. Dobra, przed chwilą to był live i tu było zupełnie inaczej wszystko, dlatego ja tak tutaj patrzę, czy mi nic nie spadnie na głowę. Dobra, takie mam papiery, taką mam karteczkę tutaj, bazę 14x14x6, jak pamiętacie, kwadrat do koperty K4 i są napisy. I to mam tyle na razie. I nie wiem, co jeszcze zrobić. Zobaczę, co u was. I zaraz mam nadzieję, że mnie wena zostanie. Do 20:30 na pewno zacznę.
Nie no, żartuję. Dobra, już będziemy działać. Dobra, maluchy, kąpiecie, część osób ogląda tak. Dobra. Przewinę sobie troszeczkę dalej i będziemy działać. Też z UHK dzisiaj dotarł do mnie zestaw. Super. Może z tych niebieskich... A widzicie, różyczki ktoś wypatrzył, a to nie są już moje klimaty. Różyczki nie są totalnie. I widzicie, ja o ile z tego mogę po prostu tworzyć wam, jak mnie zamkniecie gdzieś i dacie mi tylko takie papiery i jakieś parę dodatków, to ja mogę stworzyć bardzo dużo pracy. Siedzieć i po prostu być... A jakbyście mnie zamknęły i tylko z takimi papierami, to bym traktowała to jako karę, że muszę z takich... W takim sensie, że nie czuję, no nie zawsze. To już ewentualnie prędzej takie jakieś wzorki. Chociaż dla mnie już też trochę za dużo, ale ja wiem, że są bardzo różne osoby, bardzo różne prace też tworzycie i nie mówię, że to jest, nie wiem, B czy coś, tylko po prostu ja tego nie czuję. Każdy ma jakieś swoje tutaj upodobania, więc moje upodobania to są zdecydowanie papiery gładkie, czy takie nie mające dużo wzorów. O, niebieski fajny. No, wiecie co, ten mi się bardzo podoba, ten też jest fajny, ale gdybym połączyła ciemny i ten ciemny niebieski, to by było trochę za ciemno. Ale znowu, jak połączę na przykład ciemny i niebieski, możemy sobie tak spróbować te dwa połączyć. A słuchajcie, możemy nawet zrobić, nie pomyślałam o tym, ale możemy zrobić nawet sobie te tagi wyciąć. Albo jeden chociaż, bo tu są trzy na mapce. Oczywiście to są tagi, nie muszą to być tagi, tak? Na mapce widzimy tagi. To są takie trzy elementy i oczywiście spoko, jak to będą tagi, ale jeżeli to nie będą tagi, albo będzie jeden tag i dwa inne elementy, to też będzie spoko, tak? Nie trzeba tutaj, jeżeli chodzi o mapkę, to się bardzo tym sugerować. Można, ale nie trzeba. Zobaczę, może sobie coś wytniemy. Ja sobie odetnę pusty tag, bo nie chcę tutaj go stracić. W takim sensie, że jak będę ciała tutaj jako tło, to żebym sobie go zostawiła, bo on zawsze, tutaj można na nim dużo rzeczy zrobić. Dobra, to co, tnę. Jak już rozpocznę cięcie, to już się zacznie, więc zaczynamy. Tnę sobie najpierw oczywiście pierwszą rameczkę i potem drugą rameczkę. Przełamię to jeszcze białym arkuszem, bo myślę, że to będzie... Czekajcie, tu mam sztywny. Myślę, że troszeczkę jak się rozjaśni, to będzie spoko. Dobra, czyli pierwsza warstwa. Troszkę więcej niż 5,5 cala. I troszkę więcej niż 5,5. 1, 2, 3, 4, 5 ósmych. 5 i 5 ósmych. Mniej więcej. Nie wiem, czy te wymiary wam będą coś mówiły. Ja czasami mówię, a czasami nie. Kiedyś wam wysyłałam w newsletterze dokładne wymiary tych wszystkich moich trzech rameczek. Pamiętacie? Macie? Mogę jeszcze raz je podesłać, jak ktoś bardzo chce. Bo nie trzeba się bardzo spinać, ile tam ma być, tylko sobie wtedy ciąć tak, jak sobie według tego wzoru ustaliliśmy. Ja to robię już na oko, z tego względu, że tak, ja tak naprawdę dwa rozmiary kartek tworzę. Kwadraty i dzięki zmaganiom format ten pod B6 koperty, czyli te lekkie prostokąty. Więc ja już sobie tam po prostu te kreseczki ściągam z kolejnych warstw. I polecam wam też standaryzować sobie. Chyba, że pod kątem, jak chcecie na zamówienia tworzyć pracę. Chyba, że chcecie tworzyć tak typowo artystycznie i wiecie, wyżywać się twórczo, no to wtedy nie warto standaryzować. Ale jak chcecie tak, wiecie, żeby sobie zrobić szybciej. Najczęściej osoby, jak ze mną rozmawiają albo do mnie piszą, to pytają się, jak to się dzieje, że ja tak szybko potrafię stworzyć jakąś pracę. Teraz my tu gadamy dużo, nie? Więc ja większość czasu mówię, a tam mniejszość tworzę. Ale tak naprawdę można się spiąć i można stworzyć w miarę szybko pracę fajną. Raz, ćwicząc dużo, a dwa, mając właśnie sobie swoje standardy. Można też jakieś ulubione mapki sobie dwie, trzy pobrać, z których fajnie wam się tworzy i wtedy sobie na bazie tych mapek robić różne wersje pracy. A powiem wam, że można na bazie jednej mapki zrobić bardzo różne prace. Jak chcecie, to ja was zachęcam, żeby zobaczyć posty, które są na mojej grupie Unika Jedynak Inspiruje. Ja tam co tydzień wrzucam mapkę, która będzie i pod tą mapką, pod tą grafiką można wrzucać prace, które się stworzyło na bazie tej mapki. Jak sobie zobaczycie, to jest po prostu ogrom różnego rodzaju prac i każda jest inna. Więc na bazie jednej mapki można stworzyć różnorodne prace. Ja tak naprawdę tworząc na zamówienia kartki, to najczęściej robiłam naprawdę taki swój standard. Trzy warstwy, napis, koło, potem drugie koło i jakieś elementy. I powiem wam, że co
okazjami się różniły, kolorystyką się różniły, papierami, elementami i to wyglądało jak zupełnie różne kartki, a tak naprawdę baza była taka sama. A to się od razu szybciej tworzy. Dobra, tyle chciałam. Rozgadałam się. Dobra, pierwsza jest warstwa, druga warstwa i trzecia. Zaraz będzie szła. To będzie mniej więcej 5,5. I 5,5. Wezmę napisy, bo zaraz je przykryję, a potem będę ich szukać. O, dobra. 5,5 i nie, troszeczkę mniej muszę zrobić, widzicie. Coś muszę zobaczyć, czy ja tą bazę dobrze zrobiłam. 5, 1, 2 i 3 ósme zrobimy sobie. Możliwe, że troszeczkę minimalnie bazę zrobiłam mniejszą i teraz muszę sobie tu docinać. I zrobimy 5 i 1 ósma zaraz. Z tego pięknego niebieskiego. Naprawdę jest cudowny, nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja uwielbiam. Uwielbiam takie papiery. 5, 1. Dobra. To mamy naszą bazę. I będziemy jeszcze jakiś tutaj element dodatkowy, który prawie że całość pokryje nam tego tła, umieszczać. Bo tu jest, na mapce jest takie tutaj w linie coś. Takie coś w linie. Więc albo zrobimy sobie z wykrojnika coś, albo tak naprawdę można sobie zaokrąglić rogi, albo nawet nie trzeba zaokrąglać rogów, tylko jakiś taki kwadrat mniejszy sobie tutaj dać. I teraz pytanie do was, szarpiemy czy nie szarpiemy? Bo dawno nie szarpałam brzegów i pomyślałam, że czemu nie, możemy poszarpać, a jak nie chcecie, to nie. Będę czekać na info, zobaczę tylko, czy mi spływają komentarze, bo weszłam. Już mam więcej, w sensie mam kolejne komentarze, ale znowu nie mam wcześniejszych. I przez moment widziałam 50 osób, wyszłam i jest 111, więc wyjdę i wejdę jeszcze raz i zobaczę. Ja bym prosiła wymiary. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak, że wyślę jeszcze raz newsletterem. Albo wyślę newsletterem informacje, gdzie je znajdziecie i to już będzie stały link. Tam pod tym linkiem polecajki, ja go może jakoś inaczej nazwę. Będzie taki link, gdzie są umieszczane przeze mnie rzeczy, o które mnie pytacie. Dobra, to będzie taki jeden link i tam też mogą być wymiary. Czyli taka jedna strona, ja wiem, że za rok tam będzie bałagan, bo będzie dużo rzeczy, ale Ctrl F i wyszukać można wszystko, więc ja tam to umieszczę i dam wam znać, dobra? Wyjdę i wejdę jeszcze raz, bo mam dosłownie 5 komentarzy. Szarpiemy, nie szarpiemy. A wyżej się szarp, szarpiemy, szarpany. Dobra, widzę 1, 2, 3, 4, 5 ostatnich komentarzy i wygrywa szarpanie. Dobra, no to szarpiemy, słuchajcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szarpiemy. Dawno nie szarpaliśmy, więc myślę, że możemy poszarpać. Żeby się wyżyć, dokładnie. Chociaż ja nie muszę się dzisiaj wyżyć. Emocji mam trochę, ale jak sobie chwilę tutaj z wami spędzę, to trochę się wygadam i będzie mi już o niebo lepiej. Chociaż trochę się czuję już wygadana, bo przed chwilką też byłam na live'ie i tam też sporo mówiłam, ale no ale tu jest zawsze inaczej. Zawsze są jakieś fajne tematy, więc spoko. Tak ładnie się kontrastują. Następnym razem nie będziemy szarpać. Na pewno coś zrobię, słuchajcie, z tych papierów jeszcze. Także spoko. Nie będzie szarpania w tych moich kolejnych, albo może troszeczkę będą, zobaczymy. Ale na pewno coś jeszcze z nich zrobię. Jak poszarpiemy, to wiecie, to też te papiery nadal będą widoczne. Więc to nie tak, że te kontrasty znikną. Ale ja wiem, że są różne gusta i niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Niektórym pasuje na przykład do danej okazji szarpanie, niektórym zupełnie nie pasuje do danej okazji, więc ja wiem, że to jest różnie. I wszyscy się możemy lubić i ze sobą wytrzymywać. Także ja dzisiaj szarpię. Muszę nadrobić tamtego live'a. No, byłaś wywoływana. To nie raz. Nie wiem, czy mogę zdradzić, ale chyba mogę. Bo tam nie byłaś z nazwiska, ale byłaś. Zamówiłam sobie twoje nożyczki z IKEA i mam nadzieję, że w końcu będzie mi wychodzić w cenie grafik. Super. No to fajnie. A jaki kolor? Tak z ciekawości pytam, bo w IKEA różne kolory dają. Jestem ciekawa, czy teraz jest jakiś inny kolor, czy nie. Hej Ilona, właśnie skaczę dziś za tobą po całym Facebooku. Zaczynam się bać. Wpadnie do Torunia. No. A działasz? Daj znać, czy działasz. Bo wiecie, to jest taki wstęp. Będziesz tutaj rozgrzewkę przed klubem. Zrobimy sobie może.
Kartka bez okazji i wypada. Dobra. To dam komuś taką kartkę, z kim bym się nigdy nie poszarpała. Ja nie wiem. Wyżyję się tutaj. Zobaczymy, co wyjdzie. Ja nie wiem, co wyjdzie. Na tych zmaganiach naszych to jest jednocześnie super i jednocześnie straszne, że nie wiadomo, co wyjdzie. Dla mnie to jest straszne, bo może wyjść super, a może wyjść czasami tylko... Bo tu wszystko się w trakcie wyjaśnia. Co będzie się działo na danej pracy. Jednego taga myślę, że użyję, a pozostałych... Albo może trzy, chociaż trzy tagi te same to by było tak dziwnie. Ale mam jeszcze, wiecie co, mam jeszcze inne tagi. Nie wiem, czy kolorystycznie dopasuje, ale mam jakieś... Patrzę właśnie sobie, bo mam z Paper Heaven takie paseczki i z tego, co kojarzę, to tu też gdzieś były tagi. Ale to są tak świąteczne, to nie. Zobaczę, bo może byśmy sobie wbili tagi. To są świąteczne, to nie. A tu... Nie, zaraz zobaczę. Jak będę miała, to... Mam gdzieś jeszcze bardzo dużo tych paseczków, ale oczywiście teraz nie będę szukać, bo to by trwało. Dobra, no to pomyślimy. Jeden tak na pewno będzie. A zobaczymy, czy więcej. Nie straszcie z tymi nożyczkami. A czemu straszycie? Z IKEA są teraz nie takie fajne. Aha. Kupiłam beżowe i średnio. Wiecie co? A zobacz. Podpytaj na grupach, Agnieszka, bo może też być tak, że egzemplarz po prostu jest jakiś kiepski. Ja wiem, że też... Ja miałam kiedyś miętowe i one też były trochę inne, ale to... Wiecie, ja nigdy nie wiem, czy to chodzi o nożyczki ogólnie, że jest jakaś tam partia, czy po prostu jakiś dany egzemplarz może inaczej działa. No jakoś na pewno jest inna niż takie, wiecie, superaśne Tima. Ale zobaczcie. Do nożyczek też trzeba się przyzwyczaić, także daj im szansę. Dajcie im szansę. Trzeba się przyzwyczaić i zobaczyć. Wyczuć je trochę. Także ja bym tak od razu też nie sądziła. Chyba, że używałaś długo. Ale tak od razu bym też nie sądziła, bo wiecie, jest jakieś przyzwyczajenie do tego, co mamy teraz i każda zmiana oznacza, że na początku jest inaczej, nie? A niekoniecznie to może być słabe, tylko po prostu może być inaczej i może się z czasem przyzwyczaić. Uwielbiam Cię słuchać. To bardzo mi miło. Działam, oglądam Ciebie i też siedzę nad papierami tylko księgowymi. Dobra, bardzo mi miło. Który dzisiaj mamy? To jest piąty. Aha. Nie, bo ja jak słyszę o księgowości coś, to po prostu ciary już mam. Ja mam księgową, mam biuro rachunkowe, ale muszę zbierać te wszystkie faktury i przekazywać. Faktury, jakieś potwierdzenia zapłaty, tam potwierdzenia spłaty, jakieś coś, co mam na firmy, różne rzeczy. I dla mnie zawsze to jest katorga. Ja bym chciała, żeby ktoś to robił. No ale na razie tak jest, że ja to robię. Ale do 7 marca jeszcze mam czas. Chociaż ostatnio najczęściej to trochę się spóźniam. Ale my jesteśmy bardzo wyrozumiałe dla siebie. To znaczy pani księgowa jest wyrozumiała dla mnie, a ja jestem też wyrozumiała dla niej różne rzeczy. Ostatnio mi miesiąc przez przypadek zamknęła i parę zamówień nie dostało automatycznie faktury i w ogóle nie została faktura wystawiona. Wchodzę tam pod koniec lutego. Mamy teraz pod koniec lutego, więc ja musiałam wejść jakieś 3 dni temu. I zobaczyłam, że faktura się nie wystawiła. Jest napisane, że został zamknięty miesiąc księgowy. A ja tak patrzę, że jeszcze chyba mamy trochę dni w lutym. No i się okazało, że przez przypadek. Także spoko. Ja nie jestem zła. Ale jak się spóźnię z papierami, to wtedy ta pani też nie jest zła. Więc tak się uzupełniamy. Agnieszka, a ja cię rozumiem. Miałam tak ze sprzętami wszystkimi innymi. Z moim szczęściem na bank trafiłam na egzemplarz do D. Mają ząbki moje, tak, ale one nie są takimi ząbkami jak Tima. Tima ma większe, bardziej czuć i słychać te ząbki, a tutaj ja takich nie odczuwam bardzo. Ale dla osób, które na przykład nigdy nie miały ząbków i nagle zaczną ciąć IKEA-owymi, no to da się odczuć, że mają ząbki, nie? Ale nie jest to takie, dla mnie nie jest to takie uciążliwe. Dobra, drugie, trzecie. Ja kupiłam celedynowe. I jak Urszula? Nic nie słychać. Czy ja sobie coś wyłączyłam przez przypadek? Słyszycie mnie? Dajcie mi znać. Bo jak mnie słyszycie, a Urszula nie słyszy, to trzeba... To coś się wydarzyło. A jak mnie nie słyszycie, to mi się coś stało. To ja poczekam. Księgowanie jest super.
Ja wierzę, że można lubić. Słychać. Dzięki, Agata. Dobra. Czyli jak mnie słychać, to mogą być. To Urszula, wiem, że mnie nie słyszysz. Może ktoś napisać Urszuli, żeby zobaczył. Bo czasami może być tak, że albo się karta przyciszy, albo tam, nie wiem, głośniczek się rozłączy. Dobra, dzięki dziewczyny. Już słyszę, Urszula, super, to się cieszę. Ja wiem, że księgowość może być fajna i wszystko, słuchajcie, każda branża, są osoby, które się jarają bardzo i ja to wszystko rozumiem. Ale dla mnie to jest straszne. Ja jestem zupełnie po innej stronie, nie wiem czego, ale nie. Ja zajmowałam się księgowaniem, jak miałam poprzednią firmę. Jak mąż miał firmę, to też zajmowałam się prowadzeniem ksiąg, więc musiałam się orientować. Oczywiście pewnie nie orientowałam się we wszystkim, w czym musiałam, ale no te najważniejsze rzeczy takie wymagane to się działy, ale to była droga przez mękę. Więc teraz nie. Jeszcze jakbym miała, wiecie, jeszcze gdybym ja miała sama sobie teraz księgować, na przykład sprawdzać jakieś tam raporty, coś, jakieś obowiązki, nie ma takiej opcji. Zresztą czasowo nawet bym nie wyrobiła. Ale rozumiem, że ktoś może lubić. Tak jak ktoś może nie lubić gazy, też rozumiem. Ja kupiłam sobie Timo w metalowym pudełku i nie mają ząbków. O proszę. O proszę. Nie wiedziałam, że jest taka wersja. Ja w ogóle mam, słuchajcie, ja mam te precyzyjne Timo i rzadko ich używam. Naprawdę, jak muszę coś przeciąć typu koronkę cieniutką, że musi być igła przecięta, to tak. I mam jeszcze duże. Te, które kupiłam, a myślałam, że one są małe. A były takie. To te używam często, w sumie nawet birmatę limitne czasami. Albo jakieś duże papiery, albo nie wiem, wiele kartek na raz, jak muszę przeciąć, to tymi dużymi. Ale tak na co dzień to po prostu, no przyzwyczajenie, tak? Tak jak się przyzwyczaiłam do tej gilotyny, tak się przyzwyczaiłam do nożyczek z Ikei. Wcześniej ciałam na DP Craft, na tych małych, i też czasami jeszcze ich używam. Szukam ich wzrokiem, ale nie, gdzieś musiałam je położyć. Także kwestia przyzwyczajenia, nie? Ty to chyba gazę u producentów kupujesz. Właśnie nie. Powiem wam w ogóle, że ja pracowałam w marketingu w firmie, która produkuje nawet chyba te gazy, których używam. Ale to się tak mówi, wiecie. Nie. Ja kupuję w aptece normalnie. Chciałam zamówić przez internet, ale nigdy nie wiem, co przyjdzie. I jak ma mi przyjść coś innego, albo ma się źle siepać. Albo wiecie, czterowarstwowa, ośmiowarstwowa, 13-17 nitkowo. Ja coś tam ogarniam mniej więcej, nitkowość na przykład, ale już warstwy i jak jest cena za warstwy i na przykład czasami jest gaza w powierzchni liczona, czasami jest liczba sztuk, jest jakaś powierzchnia i ja nie wiem, czy to jest całościowa, czy to jest w jednej sztuce tyle, wiecie. Ciężko jest to jakoś sobie, a jak ja kupuję, to ja naprawdę kupuję dużo, bo też daję na warsztaty. Więc ja muszę mieć dużo gazy i ja to po prostu, no najlepiej fizycznie pójść do apteki, chociaż wolałabym zamówić, ale na razie chodzę, bo mam sprawdzone po prostu te gazy, które mam. Czy podlinkuję te duże? Mogę. Czekajcie. Duże nożyczki. Ja je kupiłam w ogóle na zlocie, wiecie, w sensie online, ale z odbiorem na zlocie. Dobra, będzie. Nożyczki faktycznie. Słuchajcie, ja wiedziałam, że Tim jest drogi i one kosztowały, nie wiem, czy 70 chyba złotych. Co jakiś czas mąż mi tu je musi ściśniać, bo się luzują. I ja wiedziałam, że one są drogie i sobie myślę, no dobra, już kupię. I otwieram, pamiętam wtedy to był zlot w Katowicach chyba i ja jeszcze nocowałam w Krakowie, w Krakowie po drodze. I w Krakowie otworzyłam tą pakę, patrzę i tak. A chciałam kupić precyzyjne, po prostu nie spojrzałam. Za szybko, bo wiecie, zlot się zbliżał, trzeba było zrobić zamówienia w kilku sklepach, to szybko tu i szybko tu. I tak jakoś wyszło. Rany z tym sekatorem, to na spacer z psem. No, właśnie teraz mi uświadomiłaś, że na bez mogę z nimi iść. Ja uwielbiam bez, jak kwitnie bez i to jest w sumie jak sekator faktycznie. Dobra, słuchajcie, będziemy działać. Praca trochę będzie bardziej warstwowa. Z racji tego, że są szarpania, to ja to będę kleiła na dystans. Bo szarpania, jak przykleję na klej, to będzie to wyglądało niefajnie, bo będą takie wklęsłe. Więc przykleję je na dystans, pierwszą warstwę na półtora, a kolejne zaraz zobaczę. Bo ja tutaj powywijałam trochę te brzegi, więc nie wiem, czy półtora wystarczy, żeby to fajnie wyglądało. Zaraz zobaczymy. Jaka gaza jest najlepsza? Czy ja tu mam... To znaczy najlepsza nie wiem, ale dobra jest ta, której używam. Ja kupuję metr kwadratowy, taką dużą. Wrzucę wam na relację, dobrze? Bo mam ją w salonie.
Jeszcze jedna sztuka mi została. Przekupić. Głupie mi było, bo jak była pandemia i wszystko się pozamykało, to ja szłam i kupiłam cały karton gazy w nocy w ogóle w aptece w kolejce. Stałam po karton gazy, więc czułam się dziwnie trochę. I teraz w sumie też mi się dziwnie kartonami gazy kupuje, no ale trudno. Muszę wstać, żeby tylko nie uderzyć w kamerkę i żeby tu prosto przykleić. Dobra, mamy pierwszą warstwę. Nie pamiętam, jaki to jest producent naprawdę, ale jest białe opakowanie, zielone napisy. Jest pakowana w papier i w środku też jest zawinięta jeszcze papierem. Ale to wam pokażę wam. Dobra, wrzucę fotkę. Teraz nie wiem, czy po prostu nie zrobić bez białego. Bo tutaj będą takie... Nie wiem, czy to nie będzie za mało tego czarnego. Zrobię chyba tak, wiecie? Kobieta zmienną jest, więc ja sobie to zmienię. Przykleję, zanim mi krzykniecie nie, nie, nie. To ja już to przykleję, dobra? Żeby nie było. Ja jeszcze nic nie robiłem z gazy. Ja z gazy też nie, ale w sensie z samej gazy nie, ale czasem jako dodatek to naprawdę polecam. Ale to, wiecie, jest wizualnie znowu. Są osoby, które lubią, a są osoby, które nie lubią. Jak nie lubicie, to spoko. Jakby to jest kwestia gustu. Są osoby, które lubią vintage styl, są osoby, które lubią w ogóle radośnie i bardzo intensywne kolory, więc każdy ma inny gust i nie trzeba też używać gazy. Można sobie potestować i ja polecam zawsze, słuchajcie, zawsze spróbować po prostu. Raz, drugi, trzeci i nie tylko raz, tylko ze trzy razy. Jak wam podejdzie, spoko, jak wam nie podejdzie, też spoko. Zobaczcie sobie. Daria, jestem wykończona po 2 godzinach ćwiczeń, ale miło, że zdążyłam się z wami przywitać. Cześć, super i gratuluję. Widzę, że ciśniesz ostro. Nieźle, nieźle. Ja dzisiaj jestem na ostrych zakwasach, bo nie mam tu kalendarza, ale wydaje mi się, że mam w tym tygodniu 25 godzin ćwiczeń. Na pewno do 22 robiłam 22 i wydaje mi się, że teraz tak. Dzisiaj nie ćwiczyłam akurat, ale jestem strasznie na zakwasach już i przydał mi się ten dzień odpoczynku, a jutro znowu dalej. I w sobotę też jeszcze będę trenować, więc jeszcze trochę dojdzie. Bardzo ładnie wyglądają na choince twoje inspiracje w Crafting with the Stars. A to się cieszę, to się cieszę. No gaza, wiecie co, są prace, które bardziej pasują, w sensie do których bardziej pasuje gaza. Są takie, do których mniej. I patrzę teraz, czy ja coś tu mam z gazą. Tam mam. Można tak naprawdę zrobić tak bardzo subtelnie. Nie wiem, na ile to będzie widać, ale tu jest troszeczkę gazy na przykład. Tak bardzo malutko. Tak troszeczkę tylko rozjaśnia, czy gdzieś tutaj. To mi się też podoba ta kartka. Zresztą na zmaganiach ona powstawała, świąteczna. I też jest tak właśnie tutaj gazy. Tu jest akurat trochę więcej, no ale w projektach świątecznych dopuszcza się więcej. No to jak kto lubi, jak kto lubi, jak kto lubi. Matokom, chyba tak. Tak, a matopad to jest właśnie z Torunia. Matopad to jest, ja w CZM opracowałam. Pozdrawiam Violetę, jak z nami jest. Tylko, że ja byłam w siedzibie i w marketingu, nie w Matopacie, nie w marce Matopad, tylko Bella i Happy, ale to samo. No i kupuję po prostu w aptece, to nie jest tak, że producent ma, jest tam chyba sklep producencki, ale nie wiem, czy te ceny są dużo, muszę w sumie zadzwonić do nich może. Gdzie wyrzucasz te zabezpieczenia od taśm? Nie, na podłogę. Wiecie co, mam gdzieś tu kosz, ale ja... Jakbym miała trafiać, to ten. Ja sobie potem to odkurzam albo zamiatam, więc na podłogę to leci. Ale mogłabym tu podstawić kosz i ja myślę, że 90% by weszło do kosza. Trzymaj się, Urszula, trzymaj się, pa, pa. I Ania też, trzymaj się. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Gazy z apteki, tak, ja kupuję w aptece, zwykły kompres gazowy. Dobra, lecimy, bo zagadałam się i boję się, że zaraz będzie koniec, minie godzinka, a my tu będziemy, wiecie, w szarym polu. Wytnę sobie tego taga. Tą długą to mogę sobie tak nawet zrobić, będzie szybciej. I tutaj też sobie zrobić tak. I tu też już wyrównam. Napis. Powiem wam, że nie wiem jaki napis. Ale chyba bez okazji też można. I on będzie u góry po prostu bardziej. Zaraz sobie go wytnę. Ja lubię napis. Najważniejsze, że tam nie było kosza. Kiedyś tam miałam kosz i wykrojniki mi spadały do kosza. To sobie wyobraźcie. A teraz już tam nie stawiam kosza, bo mam tutaj taką takie drzwiczki od półki i one mają magnetyczne maty i tu są wykrojniki, więc one mi spadały ciągle do kosza.
Wytnę sobie napis, bo lubię mieć wycięty i wiedzieć, ile mam miejsca na inne rzeczy. Więc zrobię sobie tutaj bez okazji też można taki napisik. I pomyślimy potem, co z tagami. Będzie jeszcze tutaj jakiś taki... też chyba sobie poszarpię ten taki kwadrat. Zaraz go wytnę. Dobra. Dzisiaj mam flow z gadaniem, ale muszę przyspieszyć troszeczkę. Bez okazji. Bez okazji będzie. Dobra. I od razu, żebym nie zapomniała, to wezmę sobie jakiś element na środek. Tylko powiem wam, że nie wiem, czy to będzie szary. Może zrobimy z tego ciemniejszego. Albo wiecie co, z tej strony może. Co? Troszeczkę rozjaśnione będzie. Czekajcie, muszę pomyśleć chwilkę. A zrobimy sobie. Bo ten będzie trochę za ciemny chyba. Wiecie co, pomyślę jeszcze. Pomyślę, bo... Ja już bym stroka, jak już ma, widzę jeden i drugi, to wolę ten dać, ale ja mam tendencję do tego, że po prostu nie lubię tych wzorków. 4, 2, łącznie będzie za mało, chyba nie. 4. Żeby pasowało, to ja też to muszę poszarpać trochę, więc poszarpiemy sobie. No, dam tę stronę, tą stroną dam, żeby tutaj pasowało. Fajne te napisy, dziękuję. A bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Wszystkie napisy macie pod linkiem, to pamiętacie, mam nadzieję. Jak to się zapisane na newsletter, to pod linkiem unikajednak.pl przez darmowe napisy macie dostęp do bazy wszystkich napisów i możecie sobie z nich korzystać. Myślę, że mogą się przydać, jak ktoś zaczyna albo jak ktoś na różne okazje pokazuje, potrzebuje napisów. Ja je też cały czas tworzę i te, co tworzę, to po prostu tam dokładam. I ja tę stronę też będę zmieniać, bo ona, ja wiem, że tam jest już dużo tych napisów i dochodzą i trudno może być znaleźć jakiś napis tak wyszukując, ale będzie normalna wyszukiwarka, będzie można z kontrolem Ctrl F znaleźć, ale jeszcze dajcie mi trochę czasu. Jak domknę klub, to wtedy będę robiła i będzie słownik scrapbookingowy aktualizowany i będą te napisy. Ta strona z napisami też będzie aktualizowana, także takie dwie rzeczy na liście czekają. Ja kupiłam taki kosz w Actionie, zawsze trafię. Nie, wiecie co, ja myślę, że to by dało radę, ale po prostu tak się przyzwyczaiłam, bo ja czasami... różne rzeczy tutaj tworzę i czasami warsztatowe i czasami coś muszę bardzo na szybko zrobić i wtedy po prostu leci wszystko na dół, a ja i tak mam, to jest pracownia, produkcja, więc tu i tak tną się tekturki, więc i tak my tu często musimy zamiatać, bo jak się ściąga z lasera te tekturki, no to jakieś tam elemenciki malutkie spadają, więc dla mnie to nie jest problem, a tu się po prostu bardzo dużo dzieje i tak, więc tak jakoś tak szybciej i wygodniej. Już się tak przyzwyczaiłam. Dobra. W środeczek damy. Na półtora na razie kleję wszystko. Patrzę, czy taśmę gdzieś odłożyłam, ale chyba to ta. Dobra. Kleję na półtora też. Raz, dwa, trzy. 1,5 mm. Słuchajcie, teraz tak się zastanawiam, czy nie podstawić sobie kosza. Ale już jest na ziemi dużo i tak. Jest takie wyzwanie zrobić kartkę z ci jak ćwierkanie, ale czy można zrobić kartkę z gołębiem? Wiesz co, Artur, nie wiem. Nie wiem, na ile to wyzwanie jest tam opisane, jak dokładnie i jakie są zasady wytyczne. Zobacz, jeżeli nie ma nic więcej, to przypuszczam, że można. Ale zobacz, jak dokładnie jest to opisane, nie wiem. A powiesz, gdzie jest to wyzwanie? To ja sobie też zerknę potem. Ja mam na blacie mały koszyczek i potem przesypuję do dużego. Spoko pomysł, spoko pomysł. Ja jak pakuję tekturki, to tak mam, bo te taśmy wtedy też w jedno miejsce idą. No muszę przemyśleć, no rzeczywiście. Taki tutaj... Iwona, dobry pomysł. Gołąb nie ćwierka. Papiery są z UHK galery, a dam wam linki jutro, jak będę kartkę pokazywać, dobra? W poście. To wam też napiszę dokładnie, jakie to są kolekcje, numery i tak dalej. To wszystko będzie jutro opisane. Tak będzie najszybciej. Kartkowe ABC. O! O, o, o. To Marta, jak możesz, to od razu powiedz, czy ćwierkanie to chodzi... No, tutaj Artur pytał, czy...
Tylko właśnie ja się powiem wam, że nie znam na ptakach, więc nie wiem, czy to... Ktoś się zna, to niech podpowie. Dobra, lecimy dalej chyba, co? Lecimy dalej. Agnieszka wycina tropikalne grafiki. Dobrze, dobrze, dobrze. Będę czekać na kartkę z warsztatu. Dobra, słuchajcie. Jest tak, on jest dosyć duży. Też go troszeczkę, ale tak leciutko tylko go potraktuję, bo trochę mi odstaje to, że on nie jest poszarpany, chociaż napis... Napis, poczekajcie, muszę zobaczyć. Nie, nie będę go szarpać, bo napis nie będzie szarpany i tutaj też nie będzie szarpany. Tło zrobimy tylko szarpane, trochę damy gazy. A propos, damy też trochę gazy. A zobaczę jeszcze, co tutaj, jakie elemenciki damy. Tutaj są trzy tagi, czy trzy elementy ogólnie. Już ustaliliśmy, że to nie muszą być tagi, bo mapki są po to, żeby się nimi inspirować. Niekoniecznie trzeba się jakoś stricte tutaj trzymać, że element taki to musi być zawsze to, co jest na tej mapce. Bo tak nie jest, więc do dowolnej interpretacji. No i mamy tu jeszcze jakieś takie małe dodatki, jakieś pieczęcie i tak dalej. Poczekajcie, coś tutaj lecą, jakieś naklejki lecą. Poczekaj, czy było jakieś pytanie, na które nie odpowiedziałam? Marta, daj znać. Ignoring you? Poczekaj, nie rozumiem. Nie rozumiem. Jak napisałaś coś, na co nie odpowiedziałam, to zaraz sobie zerknę, albo daj mi znać, bo komentarze się bardzo szybko przewijają. Chyba, że to są po prostu tutaj takie emotki. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Tu będzie jeden tak. Zaraz mu zrobię dziurkę też. Ej, wiecie co? A zobaczę, co tu mamy. Może stąd coś damy. Słuchajcie, patrzcie. To są gratisiki. Dziękujemy za zakupy. Napisy i są tagi. Tagi też są. Patrzcie, może sobie weźmiemy stąd. Tylko żeby tak klimatem. Napis ja mam. Bez okazji też można. Tu są takie trochę świąteczne. O, wiecie co? O, ale super. Dobra, to sobie odkładam. I to sobie odkładam. To kolorystycznie nie będzie pasować, ale są ekstra te elementy. Ale stąd mogę coś w sumie wyciąć. A tu... Zaraz zobaczymy. Pierwszy raz widzę w ogóle folijkę na paski. Zobaczymy, zobaczymy. Może rzeczywiście coś z klimatów tych, które przyszły. Kojarzę te paski. Bez okazji też można. Na tym etapie musiałabym już zdecydować, dla kogo byłaby ta kartka. Żeby pomyśleć... Aha, tu są małe. Dobra. Tu są małe papiery. A zobaczę jeszcze, czy coś stąd się wypnie. Diamonds. To tu będą ptaszki. Czekajcie, to jest bloczek. Okej. A propos ćwierkania. Mam już ptaszki. Czekajcie. Jakieś tutaj elementy sobie zrobimy. Zobaczę. Muszę chwilę pomyśleć, wiecie? Bez okazji... Oczywiście ta praca, jakby sens jest taki, że dajemy komuś taką kartkę i w środku też coś piszemy, nie? Czyli to główna treść i główne to, co chcemy przekazać, jest w środku kartki, więc ten przód jest po prostu takim zaprojektowaniem, że to jest kartka bez okazji i dla osoby, o której ciepło sobie myślimy albo o którą wspieramy. Dobra, to na razie odłożę. Jak macie jakieś życzenia, z jakiej okazji, dla kogo mogłaby być taka kartka? Ona się robi w teorii męska, ale to nie jest konieczne, bo oczywiście kobietom też można w takich kolorach dawać. Więc ja już powoli chyba nie będę dzielić kartki na męskie i kobiece, bo można różnie. Sięgam sobie tylko po, wiecie co, po dziurkę. Dobra, mam to i mam to, tego szukałam. Tym robię sobie taką malutką dziureczkę, a tym mogę zrobić większą. Ja sobie zrobię chyba większą, bo użyję sznurek taki biały. Będzie mi pasował tutaj. Więc zrobię sobie trochę większą dziurę w tym tagu i pomyślę, co dalej. Pomyślę, co dalej. Co chwilę mi ścina wywala.
z live'a. Wiesz co, mnie też, mi nie wyświetlało się wszystko, wszystkie komentarze i wstrzymała mi się liczba osób. Także też coś możliwe, że się dzieje. Też, słuchajcie, jest tak, że coraz więcej jest transmisji i mi się wydaje, że raz, że Facebook trochę zmienia, dwa, że może po prostu jest jakieś też obciążenie sieci, więc musimy być trochę wyrozumiali do tych wszystkich transmisji i ja też nie lubię bardzo, jak coś nie gra, ale czasami może być tak, że też, nie wiem, gdzieś wieje i net jest, coś tam się z netem dzieje, więc może być różnie. Mi się skończył internet i mam to samo. A widzicie. Ja robię kartkę na rocznicę ślubu. Jak pociągnie się za sznurek, to wysuwają się dwie karty. O, super. Super, super, super. Dzień mężczyzn. 9 czy 10 jest? Ja słyszałam, że 10. 9 też coś jest, ale wam nie powiem. 9 też jest święto. W ogóle biorę urlop chyba 9, ale jeszcze zobaczę. Ale najprawdopodobniej tak. Dobra. Chociaż nie, no bo wtedy jak 8 jest inauguracja klubu, to nie wezmę. No dobra, to nie wezmę urlopu. Myślę, słuchajcie, podkleję sobie, nie wiem czy to widzicie, ale tu jest dziurka. I ta dziurka, otoczka wokół dziurki jest czarna i tu jest też ciemno. Ja sobie to podkleję na biało tutaj, bo ten tak będzie przyklejony, a będzie tak tutaj kontrastować. Zobaczę najpierw, jak to będzie wyglądać, ale mi się wydaje, że będzie fajniej. Takie białe. Po prostu kawałeczek białego. Tu jest klej. Dobra. Też mi się wydaje, że 10. Chyba tak, wiecie co, są może też różne te kalendarze. Jest dzień mężczyzn, dzień chłopaka i w ogóle ktoś tam sobie wymyśla różne rzeczy. 10. Ile jeszcze masz zamówień? Wiesz co, musiałabym zobaczyć, kilka dosłownie, te z ostatnich dni. Dzisiaj wypychaliśmy ile się dało i jeszcze dzisiaj będziemy wysyłać, słuchajcie, paczkomaty. Bo kuriera musimy zawsze nadać tam do 17 z hakiem, a paczkomaty można zawsze, więc dzisiaj jak ktoś ma paczkomaty, to na pewno dzisiaj jeszcze będziemy nadawać. Ja mogę sprawdzić twoje zamówienie, które jest. Poczekaj, kto mi to pisał? Jeszcze raz tylko cofnę. Daria, dobra, zobaczę, ale na pewno jeżeli nie dzisiaj w nocy, to jutro będzie już do ciebie szło, bo to już są ostatnie zamówienia. Jest zatrzęsienie, powiem wam, było zatrzęsienie i ja wiedziałam, że będzie sporo zamówień, ale oprócz tego, że było sporo zamówień, to jeszcze sporo w środku było wycinania i pakowania, więc dwie osoby, ręce pełne roboty. Także się już na wykończeniu są wysyłki. Kiedy jest międzynarodowy dzień scrapbookingu? W maju, w pierwszą sobotę maja. Nie wiem, jak to teraz wypada, ale też nie wiem, kto to ustalił, ale tak od wielu lat jest. Chociaż słyszałam też, że chyba 18 marca. Ja dwie rzeczy wiem, ale u nas w Polsce, jak jest obchodzone, bo zlot się wtedy dział, śląski zlot, to była sobota, pierwsza sobota maja. Najważniejsze, żeby oni pamiętali 8. Dzień moich urodzin 10 marca. Dzieci wracają do szkół. Tak, to jest pewne. O, nawet nie widzicie, nie wiem co się dzieje. Nic, nie wiem co się dzieje. Dobra, kleję to za chwilkę. Sznurek zostawię, zobaczymy co tutaj się będzie działo. Przypomniało mi się o czymś, czego dawno nie używałam, a co może dałoby się teraz wykorzystać. Jak jeszcze będę wiedziała, gdzie to mam. Żeby mi sobie taśmę nie przykryła. Poczekajcie. To. Ale nie chciałam tego, tylko... O, tu mam. Podkładeczki. Podkładeczki. Podkładeczki i mam też jeszcze literki. Więc w teorii można jeszcze coś tutaj napisać. Bez okazji też można. Na przykład, nie wiem, friend albo coś tam. Friends. Coś można dopisać. Ale jeszcze te dwa elementy. Ja sobie coś chyba stąd, słuchajcie, wezmę. Książka, zegar. Tylko, że kolorystycznie znowu tak pasują za bardzo. Albo pójdziemy w tagi może. Zobaczymy. Muszę się w końcu zdecydować, bo czas leci, więc zrobimy tak, że... Dobra, wytnę sobie. Wytnę sobie coś stąd.
Brakuje mi jeszcze kawałko. Tu jest, tu jest. Co tu jest? Nie, tutaj nie bardzo. Szkoda, że kapelusik sobie, cylinder przycięłam. No dobra, wezmę klucz. Ale to nie będą tagi, bo się nie zmieszczą. Więc ja po prostu wytnę klucz i... kłódkę. Zobaczymy. Zobaczymy. Powiem wam, że trudno się tworzy pracę, kiedy nie wiadomo dla kogo. To, że bez okazji to spoko, ale... ja myśląc o danej osobie, bym pewnie zupełnie inaczej pracę tworzyła. A tak ogólnie to mniej więcej, żeby motyw pasował i kolorystyka, ale tak nie będzie to miało jakiegoś zamysłu głębszego, wiecie, że o kimś konkretnie tu myślałam. Weźmiemy sobie kłódkę i nie mam dalej nożyka. Nie szukałam go, więc muszę wyciąć tutaj sobie nożyczkami ten środek. Ale się chyba da spokojnie. Nożykiem byłoby pewniej, ale tutaj chyba też się da. Dobra. Bez okazji. Niech to będzie do interpretacji, słuchajcie. Już mi się źle działo tamtymi nożyczkami. Najpierw wytnę sobie środek, bo będzie łatwiej, żebym sobie nie powyginała tego klucza. A potem wytnę go dookoła. To będzie kartka do interpretacji. Jak ktoś ode mnie dostanie taką kartkę, to będzie musiał sobie zinterpretować, co to oznacza. Dobra. Okej. I z zewnątrz. Jak pominałaś... Poczekaj. Chyba było pytanie i podrzuciłaś znakiem zapytania Gabrysia, ale nie wyświetla mi się tamten komentarz w całości, więc muszę sobie wrócić do niego, bo nie wychwyciłam... Boże, ile napisałeś? O, jest. Jestem spóźniona. Jak tak pominałaś te kwadraty warstw? Pomięłaś. A, zobaczysz sobie, jak skończę, słuchaj. One są szarpane nożyczkami i powyginane. Także szarpiemy nożyczkami sobie całość, a potem palcami tak sobie kulamy. Ale jak skończę live'a, to będzie można wtedy sobie cofnąć. Chociaż nawet nie wiem, czy jest opcja cofania w trakcie, bo możliwe, że jest. Ja bardzo mało uczestniczę, słuchajcie, w rzeczach na żywo. Jeżeli już, to ja sobie potem odsłuchuję. Więc nawet nie wiem. Ale kojarzę, że chyba ktoś mówił, że można też w trakcie już. Nie wiem, czy zawsze, bo to Facebook, z Facebookiem nigdy nie wiadomo. Ja wiem, co miałam się was zapytać. Miałam się was zapytać, czy macie dzwoneczek gdzieś u góry. Bo podobno jest taka opcja, zwłaszcza dla osób, które chcą mieć powiadomienia o live'ach i klikacie sobie otrzymaj powiadomienie, a to nie przychodzi, to podobno Facebook zrobił taką opcję, że jak jest transmisja na żywo, to gdzieś jest jakiś dzwoneczek i jak sobie zobaczycie, klikniecie w niego, to możecie zaznaczyć, że przypominaj mi o transmisjach od tej strony. Jeżeli chce ktoś mieć takie przypomnienie, to tu trzeba sobie to zaznaczyć. Bo nie zawsze te przypomnienia... otrzymaj przypomnienie w momencie, kiedy ja transmisję na żywo prowadziłam. Nie zawsze one po prostu się sprawdzały. I nie zawsze Facebook powiadamiał ostatecznie. Bez okazji też można, od razu widzę butelkę na kartce. No, można by. Czekajcie, czy ja mam jakieś butelki? Tu jest takie piękne miejsce puste, słuchajcie. Kto mi tu napisał taki fajny pomysł? Jeszcze raz muszę zerknąć. Daria, dziękuję. Robię butelkę. Popatrzcie. Będzie pięknie. Butelka będzie... Nie wiem, jaki kolor miała, zaraz pomyślę. Ja to bardziej piwa lubię, więc zrobiłabym zieloną, ale nie będzie pasować, więc nie wiem, jaki kolor będzie miała. Może mieć jakiś ciemny w sumie, bo to będzie tylko... tylko, jak to się mówi, obrys butelki. Więc zrobimy sobie może ją z ciemnego, tego koloru naszego. A tu, bo ten wykrojnik ma jeszcze inne elementy. Czekajcie, tu. Jest butelka i tu można sobie coś jeszcze nakleić na tą butelkę. Etykieta będzie biała, butelka będzie czarna. Jeszcze było coś... Ale wiecie co? To było bardzo malutkie, więc nie wiem, czy ja to znajdę.
Jest, dobra. Taki wykrojniczek jeszcze. Zaraz wam pokażę, co on zrobi. Dobrze. Butelka czarna. Więc gdzieś tu mam kawałek czarnego. Nawet chyba tutaj sobie. O, proszę bardzo. Wytniemy. I od razu wytnę sobie to białe. Białym. Tutaj mam kawałek białego. I wytnę sobie jeszcze to malutkie. Wiem, że mnie teraz nie widzicie, ale zaraz wracam. Dobra. I mamy tak, mamy buteleczkę. Buteleczka będzie miała etykietkę, a etykietka będzie miała oczka. Jest taki fajny wykrojnik, gdzie tu jest napisane pikante i jest uśmiech i są miejsca na oczy. Więc te miejsca na oczy, tutaj są wycięte oczy. Mam nadzieję, że są oba. Dobra. No to będę musiała już robić precyzyjnie pensetką. Zrobię to od razu, bo znając mnie, to ja je zgubię, więc zrobię tak. Tu będzie klej. I oczko ma tu dziurkę. Muszę ją przepchać. O, dobra. Jedno oczko. Tu. Przesunęło się troszeczkę. I drugie oczko. Tu. Dobra. No i super. Co o dwie głowy, to nie jedna, słuchajcie. Mnie twoje gratisowe grafiki z flaszkami uratowały ostatnio. A to się cieszę. To się cieszę. No, nareszcie się na coś przydam. No raczej. Słuchajcie, każdy tu jest po coś. Także przydajecie się bardzo. Mi się bardzo przydajecie, bo do kogo bym mówiła, jakby was nie było. A ten pomysł z butelką naprawdę super. I widzicie, ja na przykład jestem tu w 100% skupiona na tej pracy i nie wpadłam na to, żeby z okazji też można, żeby tutaj dać butelkę. A pomysł jest naprawdę przedni. Także wiecie, już wiecie, do czego ten napis się może przydać. No już na też pisze, super pomysł. Mam wykrojniki, butelkę i lampki szampana. No idzie super. Dobra, to coś pod spodem może też jeszcze bym przykleiła. Myślę, czy coś tu będzie jeszcze takiego pod imprezę, ale chyba już nie. Nie. Patrzcie, tu jest też butelka na tagu. Na tagu dziękujemy. Patrz, nawet nie musiałam wykrawać. Nie, jedną dam butelkę, ale tu też muszę pamiętać, że jest druga. Po prostu przykleję sobie. Dobra, słuchajcie, robimy tak. Przyklejam gazę. Przyklejam te elementy i zobaczymy, może gdzie niegdzie jeszcze damy jakieś podkładeczki. To są normalne podkładki, takie wiecie. Nie wiem, czy one się do czegoś przydają tak normalnie. Pewnie w jakimś modelarstwie, tak? Ale to są normalnie metalowe rzeczy. Kupione w sklepie metalowym, ale one są takie mikruski. I do projektów jak znalazł. No bo większe to są cięższe i mogłyby odpadać, a maluszki są takie spoko. Dobra. Chociaż ja nadal twierdzę, że tę kartkę może dostać też kobieta. Nie wiem, kto ją dostanie, ale mężczyzna to oczywiście może, ale kobieta też może. Czemu nie? Dobra. Dałam jeszcze kawałek gazy tutaj, bo jest takie gołe miejsce. Tutaj jest takie jedno. Tu mam takie skrawki, pozostałości, bo jak zobaczyłam, że mi się kończy gaza, to wszystkie możliwe gazy, które miałam, to sobie poszukałam i włożyłam sobie tutaj, żeby pamiętać, że je jeszcze mam. Dobra. Malutki tutaj elemencik. I teraz tak, kleimy sobie butelkę na taga najpierw. Ja dam też 1,5 mm. Wszystko kleję na 1,5. Z nadzieją, że to do koperty się zmieści. Nie poszliśmy tutaj jakoś tak bardzo do góry, więc do koperty się spokojnie zmieści. Ta baza jest mniejsza od koperty trochę, więc to jeszcze daje pole do tego, żeby można było tą pracę w kopertkę zmieścić. Gdyby wymiar bazy był na styk do koperty, no to już wtedy jak się pójdzie w górę, to się nie zmieści ta praca.
Ale ja robię tak, żeby dać sobie właśnie ten margines i żeby można było trochę zrobić leciutko odstającą pracę, a mimo wszystko jeszcze w kopertkę. Dlatego sobie robię te bazy. Docinam. Ja ostatnio usłyszałam, że jestem bezużytecznym gadającym osłem. Kto ci tak napisał, czy powiedział? Artur, jeny. Nie słuchaj takich osób w ogóle. Nie chcę tutaj takich. Nie słuchaj w ogóle takich osób. Nawet nie wiem, jak to skomentować, słuchaj. Twórz dalej to, co robisz i będzie dobrze. Naprawdę. A jak masz takie otoczenie, to jak najszybciej się postaraj urwać po prostu z tego otoczenia, bo to nie warto. Nie warto. Dobra, kłódka. Kłódka tu. I zaraz kluczyk jeszcze. Wszystko daję na razie na 1,5 mm. Myślę, że już chyba tak... Chociaż nie, napis może dam na 3, żeby troszeczkę bardziej odstawał. Napis chyba dam na 3, ale jeszcze zobaczę. Hejka Alicja. Zagapiłam się na drobie później. Dobrze, nie ma sprawy. Wszystko zostaje. Ja potem też wgrywam na YouTube. Jak ktoś woli na YouTube sobie słuchać, to też można. Jak najbardziej. Mnie dzisiaj aparat i torebka uratowała. Unika jeszcze raz dzięki za te cudowności Skandy. Bardzo proszę, bardzo proszę. I cieszę się. Cieszę się, jak działacie. I pamiętajcie, że ja lubię też patrzeć na wasze prace, które tworzycie. Raz, że widzę zastosowanie i to też tych produktów, które tworzę, to też potem daje mi, wiecie, taki... jak to się mówi? Ogląd na to, do jakich prac, w jakich sytuacjach te elementy są wykorzystywane, ale też potem mogę wpaść na coś fajniejszego, w takim sensie, że widząc to, jak wykorzystujecie, czasami naprawdę przychodzą mi do głowy różne rzeczy i nowe pomysły, także... Także śmiało wykorzystujcie i pokazujcie. Tutaj sobie coś poprzyklejamy koło tej butelki jeszcze, żeby nie było tak łyso. To dam na 3, tak. Na 3 mm. Napis, żeby był trochę wyżej. Ja w ogóle lubię, jak napisy są albo na tej ostatniej warstwie, albo są no minimum na równej warstwie, jakby na równym poziomie jak inne elementy. Nie lubię, jak napisy są niżej. I to moim zdaniem, jakby napis jest takim głównym miejscem, które powinno skupiać. Oczywiście elementy też są ważne, tak? No ale napis przekazuje to, co chcemy przekazać. Więc powinien być albo na równo, albo troszeczkę wyżej. Tu akurat na równo będzie. A kluczyk dam sobie... Właśnie powiem wam, że tak w tę stronę jest butelka i mi nie pasuje kluczyk, w tę stronę jest kłódka i mi też nie pasuje kluczyk, ale może dam tak. Musiałabym tu podkleić też. Nie wiem, czy dać kluczyk, słuchajcie, pomyślę jeszcze. Bez okazji też można, no nie, jak kłódka, jak kluczyk, dobra. Zamykamy się i pijemy, taki jest... Przepraszam, taki głupi żart. Podkleję sobie i zrobię sobie tak, żeby to było białe. Bo dziwnie tu wygląda, jak są, wiecie, widoczne takie tutaj... jakby ten klucz gdzieś tu był, no to widać trochę kłódki, trochę taga i tutaj taki brzeg. Nieładnie to wygląda, więc po prostu podkleimy sobie od spodu. I będzie spoko. Tak mniej więcej, tylko sobie tu docinam, żeby nic nie wystawało. I przykleimy. Łatwiej też będzie przykleić ten kluczyk na dystans, jak będzie on tutaj zapełniony. Dobra. Dobra. Czyli tu będzie 1,5, a tu będzie 4,5. Tu go lekko podniosę, żeby odstawał. A jak tu jest 1,5... A nie, jak tu będzie 1,5, to tu będzie 3. Bo tu już jest 1,5, kłódka ma i jeszcze 1,5 będzie miał kluczyk, więc w sumie zamek będzie musiał mieć 3 mm. Więc robię 2 razy 1,5. Mogłabym dać normalnie 3, ale tu mam kawałek 1,5, więc sobie go po prostu wykorzystam. I podkleję. Dobra. Jest tutaj zameczek, którą mamy... O, jeny, 37. Dobra.
Jeszcze 4 minutki i będziemy kończyć. Tu. I półtora. Dobra. Ten sznureczek gdzieś sobie tutaj przyczepię, żeby miał jakiś punkt zaczepienia i żeby tak tutaj był zaopiekowany, więc przykleję go sobie w tym miejscu. A dalej to mogę sobie go jeszcze gdzieś tu puścić. Tu chwilę przytrzymam, żeby klej złapał. Można go sobie gdzieś... Nawet może sobie tędy lecieć. Lepiej przykleić, bo jak nie będzie przyklejony, to będzie sobie tu fruwał i spadał. Więc można sobie zrobić tak, a te końcówki dam tu pod spód. O. Coś takiego. Chociaż może tu bym dała też tak. Nie. Nie pasuje mi. Ucinam. I sobie będzie tu zwisał sznureczek. Dobra. Tu jest sznureczek. I co? Damy jeszcze jakieś podstaweczki. Kartka jest prosta. Ogólnie nie jest jakoś super skomplikowana. Jest prosta i jakbym miała jakieś malutkie kieliszki, to pewnie bym jeszcze kieliszki tutaj dorzuciła sobie. Ale nie mam. Mi ostatnio wyszła super kartka z twoim kaktusem. Widziałam, że tak się zaczynał komentarz, ale nie mogę do niego wrócić. Kartka dla woźnej. Może być. Można z flaszką na zakończenie roku przyjść. Można. Albo wiecie, to może być też... Nie, dobra, bo interpretacji może być dużo, wiecie. Zamek i klucz, można to różnie sobie interpretować. Nawet miłośnie, chociaż... No raczej tego typu kartki mają... jak to się mówi? No jakbym wręczała to komuś, no to bym musiała sobie dopisać jakąś historię też, tak? Dlaczego tu jest kłódka i dlaczego to jest kluczyk. Łatwiej się robi w tę drugą stronę, czyli po prostu wiedzieć dla kogo i wtedy robić. A teraz jest po prostu taka jakaś karteczka uniwersalna. Może to być klucz do nowego życia albo, nie wiem, może jak ktoś tym kluczem otworzyć na przykład tą kłódkę i to będzie coś oznaczało. Wiecie, interpretować sobie można. Jak kto lubi. Dobra, przykleję sobie jeszcze kilka... literek nie będę używać, ale przykleję sobie kilka podkładeczek. Chociaż nie wiem, czy to są podkładki, czy nakrętki, ale chyba podkładeczek. Żeby coś tu się działo. 1, 2, 3, 4, 5. Muszę przykleić je najpierw. Wtedy będę widziała, czy jeszcze gdzieś. Ja je zostawię. One muszę poczekać, aż ten klej wyschnie, wiecie? Dopiero będę podnosiła tę kartkę, bo inaczej to one mogą odpaść. To musi klej tutaj wyschnąć. Dobra. Ja muszę chyba naprawdę wcześniej sobie przygotowywać, komu tę kartkę będę tworzyła i wtedy będzie naprawdę łatwiej, bo... I motyw się dopasuje, kolorystyka się dopasuje. Dobra, to by było na tyle chyba. Kartka, wiecie, tak o. Na takie potworzenie sobie i pogadanie myślę, że spoko. Czy ja jestem z niej dumna, to jutro jak wstanę rano, to na nią spojrzę i wtedy będę wiedziała. Teraz tak czuję, tak wiecie, tak nie do końca. Butelka jest spoko, żeby z okazji można, ale bardziej bym chyba szła, jak już wpadliśmy na ten pomysł, Daria wpadła, butelki, to chyba bym szła bardziej w imprezę jakąś, nie? A niekoniecznie w kłódkę. Ale to jest wniosek z tego naszego spotkania, więc można sobie zrobić taką pracę właśnie z butelkami, kieliszkami i z jakimiś, wiecie, wystrzałowymi balonami i tak dalej. I też napisać bez okazji też można.
bardziej mi się, żeby pasowało, a na dzisiaj no po prostu nauczyliśmy się poszarpać trochę brzeszki, wyciąć elementy. No i mam nadzieję, że było miło. Widzimy się za tydzień na pewno. A jeżeli ktoś... Skąd ty masz tyle fantastycznego złomu? Chyba na Allegro to kupiłam, nie pamiętam już, ale wydaje mi się, że na Allegro. Wiem, że to się jakoś średnicą mi, chyba M. Jakąś malutką średnicę trzeba szukać. Sprawdzę, jeżeli wam zależy, to mogę sprawdzić, bo nie pamiętam. Ja to bardzo dawno już zamawiałam. Jeżeli ktoś ma ochotę na dowiedzenie się czegoś więcej o klubie skraperek, to ja wam tylko przypomnę, że można dołączać do klubu. Przed naszym spotkaniem był live i na tym live witam osoby, które dotychczas dołączyły, czyli 22... Od 23 oficjalnie można, ale 22 już też można było technicznie i mamy też osoby już z 22 lutego, więc na tym, na przestrzeni tych dwóch, trzech dni, kto dołączył, to dzisiaj były te osoby witane, a kolejne osoby będą witane w poniedziałek chyba na 90% albo we wtorek, więc jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. O klubie sobie możecie poczytać na mojej stronie, zresztą jak piszecie klub skraperek w Google, to też wam wyskoczy moja stronka, także zachęcam, żeby się zorientować i sobie poczytać, czym jest klub, bo może to będzie coś dla was. Dziękuję wam pięknie i widzimy się za tydzień. Zobaczę, czy uda mi się jeszcze jakiegoś live'a w międzyczasie zrobić. Na pewno nas czeka jeszcze zdobienie jaja z HDF, ale chyba na przestrzeni tygodnia mi się nie uda tego zrobić, tylko wtedy w kolejnym. Ale to jeszcze wam będę mówiła. Dobra, bardzo wam dziękuję i pamiętajcie, że jak tworzyliście dzisiaj ze mną z mapki, to na grupie Eunika Jedynak Inspiruje jest post, pod którym będziemy sobie inspirować się pracami z danej mapki i można tam wrzucać swoje prace. Ja jutro też dam post na fanpage'u, więc tam też śmiało możecie pokazywać, co wy dzisiaj sobie tutaj tworzyliście. Nie przedłużam już. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I do zobaczenia gdzieś w internetach. Miłego wieczoru, to pa!